Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj mam dla Was naprawdę fajną propozycję treningu na kawaletkach, ale to można podczepić do treningu skokowego, treningu, w którym możemy naprawdę fajnie wypracować dobrą jakość galopu, a co za tym idzie, popracować nad swoim dosiadem, nad pracą ręki, czyli po prostu nad kontaktem. Więc zapraszam Was do oglądania. O, tutaj super! Tak, tutaj bardzo dobrze! O, właśnie, super! Przerwa! Zadanie nie należy do najłatwiejszych. Jest to już bardziej zaawansowane ćwiczenie, które już wymaga od jeźdźca rozumienia prowadzenia konia na zewnętrznej wodzy. Czyli tak naprawdę rozchodzi się wszystko o to, że my jako już jeźdźcy, którzy chcemy pracować skokowo, chcemy poszerzać swoje umiejętności, wyżej skakać inne wyższe konkursy, musimy mieć opanowane dobre prowadzenie, tak? Czyli zamykać konia w tunelu między łydką a ręką, a tak naprawdę umieć konia zamknąć właśnie na zewnętrznych pomocach. I to ćwiczenie właśnie bardzo wymaga to od jeźdźca, by prawidłowo używać zewnętrznych pomocy, ponieważ jeśli będziemy ciągnąć za wewnętrzną wodzę, to koń będzie uciekał z koła i tym bardziej nie będzie decydował się na najazd na drąg, który wymaga od niego bardziej zaokrąglenia sylwetki, która musi ułożyć się tak, żeby koń przegalopowując przez drągi nie pukać w niej, żeby oczywiście ta odległość się zgadzała. Tutaj właśnie zaproponowałam dosyć ciasne koło, mimo że średnica koła jest 20 metrów, ale ono dosyć było spłaszczone po bokach, tak jak właśnie te drążki leżą. I to zadanie było o tyle trudne, że koń musiał nie dość, że być ustawiony troszkę do wewnątrz, czyli zaproponowane było zgięcie, to koń jeszcze musiał właśnie angażować zad i podnosić plecy tak, żeby przegalopowywać prawidłowo przez te drągi. Zadanie jest to wymagające i to nie jest dla młodych koni ćwiczenie, tylko to już jest dla koni zaawansowanych, koni przygotowanych fizycznie do pracy właśnie na kawaletkach, które wymaga już zgięcia i jeszcze podstawienia bardziej zadu. I to zadanie właśnie jest o tyle fajne, że prowokuje konia do tego, żeby angażować plecy, angażować mięśnie brzucha i angażować mięśnie zadu. Tak naprawdę cała sylwetka wtedy układa się w taki sposób, że koń jest gotowy do tego, żeby unieść bardziej łopatkę, kłąb idzie troszkę wyżej, a co za tym idzie, właśnie zad idzie pod kłodę i uzyskujemy konia właśnie podstawionego, konia, który pracuje w równowadze i utrzymuje ten balans. Tak, tak, dobrze, super. Jeszcze ramiona wycofuj, zbliżaj się tyłkiem do siodła. Bardzo dobrze go teraz Kasia doprowadzi. Proponuję Wam takie treningi z tego względu, że one są naprawdę rozwojowe. Szczególnie tutaj możemy popracować i nad koniem, i nad jeźdźcem, czyli nad całą parą, która chce osiągnąć ten sam cel, czyli po prostu być coraz lepszym atletą i coraz bardziej sprawnym jeźdźcem na koniu. W tym zadaniu też wymaga od jeźdźca dużego wyczucia w ręce, ponieważ jeśli zostaniemy z ręką, przytrzymamy za długo, to tak naprawdę prowokujemy niestety sytuację, w której koń może odgiąć się, koń może zacząć się blokować, zacznie się gubić na drążkach i nie będzie chciał prawidłowo przekraczać właśnie następne drągi. Więc tutaj to zadanie nie dość, że jest dosyć wymagające dla ciała konia, to i także jest wymagające dla jeźdźca. Pod górę! Tak, jeszcze raz, znów go wycofałaś za mocno, nie? Tak, nadążaj, rytm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz. Ania, ścinasz do daleko wtedy, nie? Środek drągów, o! Czujesz różnicę? Super, przerwa. Dobrze i przerwa, tak, dobry koń. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że moja propozycja treningu na kawaletkach w galopie spodobała Wam się i spróbujecie tego w domu i poćwiczycie nad sobą, nad swoim ciałem i nad ciałem Waszego wierzchowca i będą tak samo fajne efekty jak u nas. Ja się tymczasem żegnam i na pewno w następnych poradnikach będziecie mieli kolejne fajne, ciekawe treningi związane z drążkami i też liczę na to, że będziecie próbowali tak samo pracować w domu. Ja tymczasem, słuchajcie, się żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, że oglądacie i śledzicie nasze właśnie social media.
Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że się spotkamy w Iskrze. A tymczasem się żegnam. Pozdrawiam.